Cześć, cześć, Sylwek z tej strony. Witam wszystkich w kolejnym materiale na moim kanale. Tym razem bierzemy się za komiks Batman Świat. Będzie to zarówno prezentacja, czyli będę kartkował wszystkie strony, a także i opowiem co nieco. Podejmę się próby zrecenzowania, podzielenia się swoimi spostrzeżeniami, co mi się podoba w tym komiksie, a co nie. Komiks jest naprawdę szczególny. Jest to bowiem zbiór 14 opowiadań z różnych części świata. Batman niczym Globetrotter podróżuje po różnych zakątkach naszego globu, rozwiązuje różne sprawy, ratuje ludzi i tak dalej. W tym komiksie jest też pewna szczególna kwestia, a mianowicie Batman wita w Polsce. Tak, mamy tutaj Warszawę, co jest niezwykle miłym, zaskakującym akcentem. Ale w tej beczce miodu znajduje się też łyżka dziegciu, ponieważ jak to w większości, w sumie chyba komiksów bywa, tam gdzie jest zbiór opowiadań, zbiór różnych historii, jak na przykład to, które też widzieliście u mnie zrecenzowane, są i ciekawe historie, historie chwytające za serce, ale też i są takie, które, po których, no, myślę, okej, jest, bo jest. I właśnie przyjrzyjmy się tym wszystkim historiom i takie podstawowe pytanie, na tle tego wszystkiego, jak wypada historia osadzona w Polsce? Bądźcie ze mną. Książka ta jest w twardej oprawie. Za chwilę zobaczycie rozmiar, ilość stron. I prócz tego, że jest w twardej oprawie, to można ściągnąć okładkę, która zabezpiecza cały komiks. Mamy dwa warianty okładek i powiem wam, nie wiem, znaczy no wiem, o ta mi się zdecydowanie najbardziej podoba, ale do tego wrócimy. Jednak powiem wam otwarcie, że pomimo, że ta mi się bardzo podoba, to okładka książkowa już prezentująca wizerunek Batmana na dachu Zamku Królewskiego w Warszawie jest też okazała. Nie można tutaj żadnego złego słowa powiedzieć o tym. On mi się bardzo podoba. Z kolei z tylnej części okładki mamy kolaż różnych wizerunków, różnych postaci. Oczywiście najwięcej to jest Batmana, ale nie tylko, można się temu przyjrzeć. Z kolei tutaj mnóstwo historii z różnych części świata. Wraz z opisem można sobie zatrzymać obraz i obejrzeć. Cena okładkowa to jest 69,99, ja zapłaciłem zdecydowanie mniej. Przechodzimy do komiksu. Zatem słuchajcie, na początek komiks zaczyna się absolutnie z grubej rury. Totalnie miażdży. Ja jestem tym pierwszym komiksem zafascynowany. Przede wszystkim tą kreską. I tak, przed każdym komiksem mamy informację z jakiego kraju to jest, albo w jakim kraju jest osadzona historia, a także, co istotne, mamy tutaj od razu informację o artystach. Więc myślę, że tych artystów powinniśmy już kojarzyć. Brian Azzarello i Le Bermejo. Ja ich poznałem w tym komiksie Przeklęty. Ja miałem trudność z tym komiksem, ale nie będę o nim mówić. Wystarczy, polecę wam tylko filmy, abyście sobie obejrzeli, co ja myślę o tym komiksie. Niemniej jednak, tutaj to jest szaleństwo. To jest najpiękniejsze, co może być w tym komiksie. Te rysunki, one są oszałamiające. Nawet w moim przekonaniu, w komiksie Przeklętym nie jest to tak pięknie, tak dobitnie, tak niesamowicie narysowane jak tutaj. Tutaj ten komiks mi się niesamowicie podoba. Zobaczcie sami. Powiem wam tak, to jest chyba jedyny komiks, jedyne opowiadanie, po przeczytaniu którego ja po prostu do niego wróciłem wyłącznie po to, aby jego jeszcze sobie obejrzeć, aby przypatrzeć się tym niesamowitym ilustracjom. One, no to jest najpiękniejsze, co spotkało ten komiks. Oczywiście inne komiksy, inne historie też są śliczne, ale Le Bermejo znokautował wszystkich tutaj ilustratorów. Historia bardzo ciekawa. Minusem niestety, i tu od razu też chcę powiedzieć, minusem tych wszystkich historii jest tylko to, że one są za krótkie.
one dopiero co się zaczęły i niestety za chwilę się kończą. I niestety kilka też tutaj tych historii jest takich, że no chciałoby się przeczytać więcej dalej. Dobra, mamy, słuchajcie, teraz Paryż. Zmiana stylu. Ten styl, no to po prostu to jest, słuchajcie, to wszystko jest kwestia gustu. Albo się lubi, albo się nie lubi. Poprzedni postawił tak wysoko poprzeczkę, że po prostu się ten akceptuje. Ale natomiast historia jest fajna, jest humorystyczna. Spotkanie Catwoman, Batmana w muzeum w Paryżu. W pewnym celu zaskakującym do tego dochodzi Wonder Woman. Puenta jest zachowana oczywiście i nic, tylko to przeczytać. No i uśmiechnąć się, bo o to chodzi akurat w tym lekkim komiksie. Kolejny komiks to jest Hiszpania. Hiszpania, słuchajcie, też bardzo fajna historia. Ona mi się spodobała. Bruce Wayne jedzie na wczas, jedzie odpocząć. Słuchajcie, jak każdy z nas. No Bruce Wayne jest człowiekiem, więc każdy zasługuje na urlop, na wczasy. No i on tutaj spędza swój urlop w ogóle nie będąc Batmanem. Ale czy się do końca da? Da się tak całkowicie odciąć od tego, co się robi na co dzień? I to jest właśnie to. To dotyka nas wszystkich. To mi się bardzo spodobało. Kolejny komiks to jest Włochy. On jest ok. Bardzo. Co mi się spodobało w tym komiksie, to spodobała mi się końcówka. I ją za chwilę pokażę. Kreska, no słuchajcie, oczywiście ja będę pokazywał, ale to jest tylko kwestia już w tym momencie gustu. Nic poza tym. Ona jest akceptowalna dla mnie. Co mi się spodobało w tym komiksie, to zakończenie. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Mam nadzieję, że dałem ci szansę. Nie każdy taką dostaje. Jaką szansę? Szansę na patrzenie w przyszłość, bez konieczności spoglądania wstecz. Bardzo ładne zakończenie z ciekawą refleksją, którą zapamiętałem przede wszystkim. I o to chodzi też w tych komiksach. Niektóre się zapamiętuje, niektóre gdzieś tam się zakorzeniają w pamięci, a niektóre no po prostu przechodzą. I akurat ten niemiecki, bo w tym momencie mamy niemiecki, on po prostu gdzieś mi tam przeszedł. Przeczytałem go, zrozumiałem, ale no nie do końca jakoś do mnie trafił. Więc był taki okej. I ponownie, słuchajcie, tutaj mamy kwestię zmiany stylu ilustracji. Komiks jest różnorodny pod tym względem. Kolejny komiks rozgrywa się w Czechach. W tym momencie mamy żelazną kurtynę, komunę, no i Batman w komunie walczy. Jest ten komiks ok. Nie oceniam go źle, ale nie jest jakimś wybitnym komiksem. Mamy w nim akurat taki fajny element humorystyczny, to jestem ciekaw. Chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej. Tutaj dwóch chłopców patrzy, że jest Batman. Rany, to Batman. Kto to? Ktoś taki jak Bobik, tylko słabszy. No odniesienie Bobik jest to bohater z klasycznych czeskich komiksów dla dzieci. Historia kończy się tym, że chłopcy podsumowują. No dobra, może Batman jest jednak silniejszy od Bobika. I w sumie z tego komiksu chyba to najbardziej zapamiętałem. Słuchajcie, przechodzimy teraz do komiksu rosyjskiego. I on pokazuje też najwyższą półkę, najwyższą klasę. No, inteligentny, mądry, refleksyjny komiks, który mi się niesamowicie spodobał i on absolutnie do mnie trafił. Trafił mnie konkretnie w serce. Przepiękny i ładnie zrobiony. Mądrość tego komiksu polega na tym, że bohater jako dziecko dostaje od swojego dziadka długopis z figurką, malutką figurką Batmana. I w tym momencie rodzi się wielka miłość, wielkie zaangażowanie tego chłopca w stosunku, w kierunku do Batmana. On zaczyna go rysować. Następnie, jako że mieszka w Rosji, propaganda amerykańska tutaj nie działa i zderza się z taką
rzeczywistością, z informacjami, że Batman jest antybohaterem. Mimo wszystko miłość do Batmana nigdy nie zgasła. I no, podsumowanie no, też jest przecudowne. Dziadek, ktoś, kto nam jest bliski, coś nam wręcza i ten przedmiot, on staje się dla nas czymś magicznym. Najważniejsze, jakie mamy wzorce. A te wzorce często jednak powstają od najmłodszych lat i od ludzi najbliższych. I to jest w tym komiksie wspaniałe. I chciałbym takich więcej. Następny komiks to jest Turcja. Wiecie co, w sumie historia była okej. Bruce Wayne jedzie do Turcji w poszukiwaniu pewnych symboli tureckich. Napotyka dwie piękne, ale wrogie jemu postaci. I na tym się jakoś historia kończy. Historii jakich w sumie dużo, jakich wiele. Więc nie do końca go zapamiętałem. I zaczyna się, słuchajcie, tutaj historia z Warszawą w tle. Powiem wam, że ten komiks podoba mi się. Jest ciekawy, nie jest najlepszy, no to też od razu wam powiem. Nie jest taki, który chwycił mi za serce, ale absolutnie najgorszy nie jest. Ktoś z recenzentów przyczepił się, że to jest najgorszy komiks. Nie potwierdzam tego ja osobiście. Moim zdaniem dobra historia. Bruce Wayne przyjeżdża do Warszawy, aby dostać pewien system ochronny, który bardzo dobrze sprawdza się właśnie w Warszawie, gdzie przestępczość jest nikła. Oczywiście no, to jest wszystko z przymrużeniem oka, no, jak wiele spraw bajkowych, fantazy, związanych też z Batmanem, ale jest fajny, jest ładny ten komiks, no właśnie, pokażę wam. Jest ładny, jest specyficzny, jest ładna kreska. No ta dziewczyna, ta kobieta podoba mi się. Nie mogę powiedzieć złego słowa o tym. On jest specyficzny, ale przy okazji jest ładny. Tu jest no, pokazane dosyć mało tej Warszawy. No jest oczywiście, no słuchajcie, jest tutaj starówka, pięknie zrobiona. Jest ta nowa część z wieżowcami, no jest nasza kochana syrena, fajny wstęp, bardzo ciekawie napisany, ja tylko pokażę ten początek. Warszawa to dziwne i interesujące miasto, Alfredzie. Więcej nie pokażę. Mamy też tutaj samochód przypominający syrenkę, ewentualnie poprawcie mnie, ale tak mi się wydaje, że to jest syrena. Tutaj mamy fragment mostu. Nie pamiętam, jak się ten most nazywa, ale go kojarzę. I w sumie tyle. Tyle z Warszawy. Ja to rozumiem, ponieważ to są bardzo krótkie historie, więc nie da się wszystkiego pokazać. Dodatkowo, tylko pewnie w polskiej edycji mamy Batmana na dachu Zamku Królewskiego. Więc w sumie jest okej. On mnie się podoba. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie, proszę się wypowiedzieć, jeżeli macie ochotę, w komentarzu. Ja osobiście nie jestem w ogóle rozczarowany tym komiksem. Jest w porządku. Na tle rosyjskiego i amerykańskiego, no przepraszam, ale siada. Ale nie jest zły, warto go przeczytać, poznać. Kolejny, Meksyk. Z Meksyku ten komiks, tylko tyle pamiętam, że on jest ciekawie narysowany. Jest tutaj kilka stylów. Są one przeplatane ze sobą, ale historia jakoś ona mnie nie wzruszyła. Historia dotyczy pewnego ducha, znalezienie ciała, no i nic więcej, nic poza tym nie powiem. Kolejna historia to jest Brazylia. Brazylijski komiks jest też ok, przeczytałem go, myślę, że bardzo ładny, bardzo mądry jest koniec tego komiksu, śmiało go też chciałbym przytoczyć, to mi się bardzo podobało, że tak naprawdę ludzie, i w sumie to do nas wszystkich się odnosi, że my nie potrzebujemy superbohatera w pelerynie, ponieważ Batmanem jest każdy z nas.
tacy bohaterowie często są niewidzialni. To zwykli ludzie poświęcający życie, aby ten świat stał się lepszy, aby pozbyć się tego cholernego odoru. To od nich zależy prawdziwa zmiana. Może pewnego dnia wszyscy będziemy mogli odetchnąć świeżym powietrzem, a do tego czasu nadal będę czuwał. Ładne, naprawdę to jest fajne, to do mnie przemówiło i rzeczywiście Batman tutaj jest symboliką. On jest tak naprawdę każdym z nas, to my jesteśmy Batmanami i to my powinniśmy zmieniać świat. I to jest piękne. Piękne w tej historii. Kolejne, mamy Korea Południowa. Też dosyć ciekawy jest komiks. Ładnie wykonany. Bardzo ciekawa, słuchajcie, wizja kostiumu Batmana. Ona mnie tutaj się podoba. Mamy nieoczekiwany zwrot akcji, którego nie będę chciał wam zdradzać. Rzeczywiście on tutaj zaskakuje. Zmiana też kolorystyki. Cieszy oko. Jest ten komiks dobry. Kolejny, fajnie tutaj też to wygląda. Słuchajcie, Batman i dziewczyna z uszami myszki Miki. Bardzo ładna grafika. I wiemy już od razu, że to się będzie wiązało z Chinami. Bardzo fajny komiks, podchodzący trochę pod mangę. Taki styl jest rzeczywiście z Dalekiego Wschodu. Historia związana jest z dzielnicą pewną w Chinach, gdzie trzeba zamienić na modłę współczesnej, urbanistycznej dzielnicy. I tutaj musi oczywiście wkroczyć zamaskowany nowy bohater i Batman. Nic więcej nie powiem, bo nie chcę wam popsuć wrażenia. Bardzo dobrze się to czytało. No i kolejne, też świetna grafika. Tutaj mamy już ostatnie opowiadanie. Opowiadanie z Japonii. I ono też jest dobre. Po pierwsze, styl znowu jest taki mangowy. Mamy czarno-biały. Fajnie się go czyta. Też jest z pewnym przesłaniem, które mówi o tym, że nie należy wyrzekać się tego, co my kochamy, to, co nam daje energię. I to nawet sam Batman w pewnym momencie się reflektuje. Nie będę tutaj nic więcej mówić. Niestety trochę rozczarowuje galeria. Mamy tutaj galerię kilku, dosłownie kilku szkiców koncepcyjnych, okładka w ołówku i tuszu, żadnych więcej informacji. Dużo mamy oczywiście z Polski, z Warszawy. Podejrzewam, że może powstać edycja limitowana, gdzie będzie poszerzona pewnie ze wszystkimi innymi ilustracjami i też podejrzewam, że każdy z tych komiksów w poszczególnym kraju będzie miał swoją galerię łącznie z taką okładką. Dobrze, czy polecam ten komiks? Oczywiście tak, on mi się podobał i jest wart kupienia, jest wart poznania. Szczerze polecam, przepiękny zbiór różnych historii z różnych zakątków świata, co tylko świadczy o tym, że no Batman na całym świecie jest popularny, Batmana wszyscy znają, wielu kocha i to właśnie jest świadectwo tej miłości i tej symboliki, jaką jest Batman. Z miłą chęcią na pewno wrócę do tego komiksu, chociażby tylko po to, aby obejrzeć jeszcze raz ilustracje poszczególnych autorów i na pewno przeczytać jeszcze raz historię z Rosji, ponieważ ona jest uniwersalna, ona ma przepiękne przesłanie. Dobrze, ja jestem ciekaw, jakie jest wasze zdanie. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Koniecznie dajcie o sobie znać w komentarzach, zasubskrybujcie, polećcie i do zobaczenia, do następnego razu. Cześć, cześć!